Jak utworzyć konto dla nowego użytkownika w Windowsie 10 przy użyciu wiersza poleceń? Mam tutaj założone tylko jedno konto, konto administratora o nazwie Leszek. Utworzę lokalne konto dla użytkownika Julia. Klikam prawym przyciskiem myszy na start i wybieram wiersz polecenia administrator. Potwierdzam otwarcie wiersza polecenia i wpisuję komendę netuser. Następnie nazwę użytkownika, niech to będzie Julia, ukośnik i po ukośniku add, czyli dodaj. Wciskam Enter i konto zostało utworzone. Zobaczmy sobie. W tej chwili pojawiło nam się konto Julia. Można też dodać kilka parametrów do tej komendy, na przykład możemy dodać hasło dla Julii. Niech to będzie jakieś hasło, przypadkowy ciąg znaków. Jeśli naprawdę nie lubimy Julii, możemy zaznaczyć, że tego hasła nie będzie można zmienić. Możemy też dodać na przykład pełną nazwę. Do użytkownika Julia. Potwierdzić wszystko Enterem i mamy utworzone konto z hasłem, którego nie można zmienić i z pełną nazwą użytkownika Julia, Julia Capuleti. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę itsbierg.com i dziękuję za oglądanie.